W tym filmie opowiem Ci, jak według mnie powinien wyglądać Endgame w Starfieldzie. I mam tu na myśli cały system związany z nowymi grami plus. I nie chodzi tu o jakieś dziwne fantazje, tylko przemyślaną i racjonalną ocenę sytuacji. Film będzie zawierał spoilery, więc jeśli jeszcze nie znasz Starfielda i chcesz odkrywać wszystko sam, to lepiej nie oglądaj dalej. Niemniej jednak ja, będąc na Twoim miejscu, chciałbym wiedzieć to wszystko. Zaoszczędziłoby mi to sporo czasu, ale oczywiście wybór należy do Ciebie. Ja spędziłem w grze 350 godzin i aktualnie gram w 10 nowej grze plus, czyli w 11 wszechświecie, który zgodnie z moim planem ma być tym docelowym. Plan wydaje się jak najbardziej słuszny, ponieważ dzięki dotarciu do 10 nowej gry plus zyskujemy najlepszą astrańską zbroję, jesteśmy w stanie wymaksować wszystkie 24 moce oraz zdobyć broń łowcy i emisariusza. Oczywiście należy pamiętać także o astrańskim statku, ale tutaj ostatni dostajemy już w 6 nowej grze plus, a poza tym nie jest to nic specjalnego. Do przejścia pierwszych 9 nowych gier plus wybrałem najlepszy w mojej ocenie sposób polegający na ich raszowaniu. Przechodząc do każdej kolejnej nowej gry plus, odrzucam możliwość robienia fabuły i zbieram tylko artefakty i moce, żeby jak najszybciej osiągnąć swoje cele, czyli zdobyć w danym wszechświecie wszystkie 24 moce oraz możliwość przejścia przez jedność do kolejnego. Dopiero w 10 nowej grze plus wybrałem fabułę, ponieważ tutaj mam zamiar grać już docelowo, czyli zrobić wszystko od nowa. I tu jest właśnie największy problem i mój zarzut do endgame'u Starfielda. Muszę wszystko zaczynać od początku. Cały system jest tak skonstruowany, że przechodząc przez jedność do kolejnego wszechświata, wszystko tracimy, z wyjątkiem zdobytych poziomów doświadczenia, odblokowanych rang umiejętności i badań. Wszystko inne przepada, nawet wiedza o odkrytych planetach. Jest to oczywiście wyjaśnione fabularnie i można przyjąć, że ma sens i trzyma się kupy. Funkcjonujemy w ramach jednego wszechświata, mamy tu dużo rzeczy do zrobienia, dowiadujemy się z czasem, że są tajemnice, których odkrycie umożliwi nam podróż do innego wszechświata, ale także, że jest to droga w jedną stronę. I wszystko pięknie, ale rozpoczynając grę, my nie mamy tej wiedzy, że to wszystko tak wygląda. Robimy fabułę, robimy wątki frakcyjne i poboczne, budujemy placówki, rozwijamy sieci transportu pomiędzy nimi, polepszamy relacje z członkami naszej załogi, a z jednym z nich nawet mocno. Poświęcamy na to bardzo dużo czasu i wreszcie udaje nam się zdobyć wszystkie artefakty i mamy możliwość przejścia do kolejnego wszechświata. No super sprawa, ale tuż przed przejściem dowiadujemy się, że niestety musimy zostawić wszystko za sobą i nie będzie powrotu. Wydaje się to ciekawym rozwiązaniem, ale czy na pewno? Twórcom chodziło pewnie o to, żeby ludzie grali miesiącami w kolejnych wszechświatach i robili wszystko na nowo, może trochę inaczej, ale naprawdę trudno mi wyobrazić sobie, żeby komuś się chciało powtarzać to wszystko tak wiele razy. Dlatego, tak jak mówiłem wcześniej, moim zdaniem najlepszym sposobem gry jest jak najszybsze przejście fabuły w pierwszym wszechświecie i potem raszowanie kolejnych 9. I dopiero w 11 wszechświecie, czyli w 10 nowej grze plus, rozpoczęcie prawdziwej zabawy. Oczywiście możesz sobie grać tylko w jednym wszechświecie i w ogóle nie przejmować się nowymi grami plus, ale jednak zawsze z tyłu głowy będzie ta myśl, że mógłbyś każdą z mocy podnieść do 10 poziomu i zdobyć super zbroję. Ale zapytasz, to jak twoim zdaniem powinno to wyglądać? Już śpieszę z odpowiedzią. Po pierwsze, zmniejszyłbym ilość nowych gier plus, które są konieczne do przejścia w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści. Pomijając już fakt, że nie wyobrażam sobie przechodzenia 10 razy całej fabuły, to nawet samo zdobywanie artefaktów i mocy dosyć szybko daje się we znaki i staje się zwyczajnie nużące. Poza tym następuje taka faza przestawienia na zupełnie inny sposób grania i wtedy zaczynasz odczuwać, że ten świat gry traci swoją duszę. Przynajmniej ja bardzo mocno to poczułem. Poczułem, że odebrano mi to poczucie niesamowitej przygody. Po drugie, wiele spraw dałoby się bardzo łatwo usprawnić i tym samym przyspieszyć. Na przykład takie proste rozwiązanie, jak to, że w kolejnych nowych grach plus Wladimir mógłby od razu dawać nam namiary na wszystkie świątynie lub przesyłać ich lokalizację za pomocą na przykład łączności radiowej, dzięki czemu nie musielibyśmy bezsensownie latać na oko i tracić czas. Albo zmniejszyć odległość, którą musimy przebywać na piechotę od naszego statku do konkretnej świątyni. Myślę, że znacząco usprawniłoby rozgrywkę i zmniejszyło znużenie kolejnymi nowymi grami plus. I dałoby się dość łatwo wyjaśnić fabularnie, jeśli ktoś potrzebowałby takiego urealnienia opowieści. Po trzecie, zadbałbym o to, żeby w każdej kolejnej nowej grze plus gracz miał do zrobienia zupełnie coś innego. Zmuszanie nas do robienia ciągle tych samych rzeczy i dopowiadanie do tego historii, że w każdym wszechświecie możesz być kim chcesz i niby możesz grać w zupełnie inny sposób, w mojej ocenie w ogóle się nie sprawdza. Po czwarte, i to wydaje mi się najważniejsze, wystarczyłoby umożliwić graczowi powrót do już odwiedzonych wszechświatów i kontynuowanie tam gry. Takie rozwiązanie umożliwiłoby graczowi realizowanie wyzwania polegającego na odkrywaniu kolejnych wszechświatów i wymaksowanie swojej postaci, a przy tym jednocześnie nie odbierałoby mu tego, na co poświęcił dużo czasu i w co włożył dużo serca. Ja pod koniec grania w pierwszym wszechświecie, gdy już dowiedziałem się, jak wygląda endgame, byłem mocno wkurzony na twórców, że stawiają mnie w takiej sytuacji. Pomijając już czas, który poświęciłem na główną linię fabularną, wątki frakcyjne oraz wiele
wiele zadań pobocznych, to zbudowałem sporą bazę na księżycu Bessel 3b oraz stworzyłem rozbudowaną sieć transportową pomiędzy wieloma placówkami, a także zbudowałem odpowiednie relacje z wybranymi członkami załogi. Co prawda muszę uczciwie przyznać, że było coś odświeżającego w tym pierwszym przejściu przez jedność. Przez pierwsze kilka chwil poczułem, że znowu muszę się starać, żeby nie zginąć, znowu muszę uważać na amunicję i na kredyty. Ale to odczucie świeżości trwało bardzo krótko. Ogólnie mogę powiedzieć, że mam takie poczucie, że straciłem to, co czułem, gdy na przykład robiłem film o historii uniwersum Starfielda, jeszcze przed premierą gry. Poczucie odebrania mi takiej tożsamości tego świata. Jestem przekonany, że umożliwienie mi powrotu do pierwszego wszechświata mogłoby mi to zwrócić. Mało tego, ja myślę, że to jest jeszcze możliwe, choć widzę także pewne problemy techniczne. Ale to już zupełnie inna historia, którą spróbuję opowiedzieć w kolejnym filmie, nad jakim rozpoczynam pracę, a którego tematem będą moje przewidywania odnośnie potencjalnych dodatków do gry. Zachęcam do skomentowania tego filmu, zachęcam także do ocenienia filmu, a jeśli się spodobał, to do zasubskrybowania mojego kanału i włączenia powiadomień. W opisie do filmu znajdziesz linki do wszystkich moich materiałów na temat Starfielda. Zapraszam także do oglądania moich transmisji na żywo. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia niebawem.